Jacek Kurowski, witam z Warki, gdzie reprezentacja Polski przygotowuje się do meczów towarzyskiego z Liechtensteinem i z Mołdawią w eliminacjach Mistrzostw Świata. W tak cichym, malowniczym i spokojnym miejscu można zapomnieć o problemach. Nie dotyczy to niestety Waldemara Fornalika. Nasz selekcjoner ma mnóstwo powodów do zmartwień. Łukasz Piszczek, Piotr Celeban i Kamil Glik kontuzjowani. Nie wiadomo, co z Jakubem Wawrzyniakiem i Marcinem Kowalczykiem, którzy także narzekają na urazy. Waldemar Fornalik wiele razy zmagał się z zestawieniem linii obrony, ale takich problemów jeszcze nie miał. Pojawiły się kontuzje, pojawiły się ubytki w zespole, więc no to są jakieś powody do zmartwień, ale nie są to takie powody, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać i nie jesteśmy w stanie zaradzić temu. Do kadry nową energię ma wnieść Piotr Zieliński. Młodego 19-letniego piłkarza Udinese już przymierza się do wyjściowego składu. Według Waldemara Fornalika za wcześnie. Nie zapominajmy, że zaczął grać na wiosnę w kilku spotkaniach, więc my czasami bardzo szybko już kreujemy gwiazdy i to niekoniecznie zawsze pomaga zawodnikowi wrzucać od razu na jego barki dużą odpowiedzialność. Odpowiedzialność mają czuć wszyscy piłkarze, nawet w meczu z Liechtensteinem. To ma być ważny test przed eliminacyjnym starciem z Mołdawią. Ja osobiście chciałbym rozegrać we fragmencie, przynajmniej składem podobnym do tego, jaki będzie z Mołdawią, ale może być tak, że jednak tak się nie stanie. Na mecz z Liechtensteinem zapraszamy we wtorek do jedynki.